Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. W tym materiale pomówię co nieco o PvE, ponieważ taka była Wasza prośba. Na wstępie musimy zacząć od tabelki z rodzajami przeciwników, ich słabościami i odpornościami. Ale ta tabelka obowiązuje tylko i wyłącznie do 18-19 października, czyli daty wydania aktualizacji Brimstone Sands, ponieważ po tej aktualizacji odporności przeciwników na PvE znikają, a słabości pozostają. I po tej aktualizacji będzie to wyglądało w następujący sposób. Pradawni mają słabości na uderzenia, obrażenia od próżni oraz błyskawic, skażeni na pchnięcia, naturę i arkanę, wściekła ziemia na cięcia oraz ogień, zagubieni na uderzenia, lód i naturę, z kolei bestie na pchnięcia. I tak, gdy już wiemy, jakie mają słabości i jacy są przeciwnicy, no to przejdźmy do zweryfikowania, gdzie ci przeciwnicy się znajdują. Oczywiście tutaj omawiam o całej mapy, tylko na podstawie ekspedycji Wam wyjaśnię, ponieważ generalnie to o to się w tej całej zabawie nam rozchodzi. I zacznijmy od niskolevelowych ekspedycji. Wykopaliska Amryn, tutaj znajdziecie pradawnych, w Jesieniowieczni, w Gwiezdnym Kurhanie tutaj również są pradawni, kolejni, Niespokojne Brzegi, tutaj głębiny, mamy skażonych, następnie Stocznia Dynastii, tutaj również są skażeni. I teraz przechodzimy do ekspedycji endgame'owych, czyli Pąklej Czarny Proch, tutaj mamy zagubionych, Użyteczność Łazarza, tutaj są pradawni, Ogrody Genezy, tutaj mamy Wściekłą Ziemię. Z kolei ostatnia ekspedycja na tej części mapy to Serce Burzy i tutaj mamy Skażonych. Nowa ekspedycja, ekspedycja Eneat, która będzie na Brimstone Sands. Tam mamy miks pradawnych ze skażonymi, więc jeżeli będziecie wybierać na mutacje, o których za chwilę, no to tam będziecie musieli mieć prawdopodobnie dwa sety ze sobą, żeby przełączać się pomiędzy danymi przeciwnikami. Okej. Okay. Mamy to wyjaśnione, wiemy, gdzie są przeciwnicy, jakie mają słabości, no to teraz na przykładzie, dajmy na to Wściekłej Ziemi. Wiemy, że Wściekła Ziemia ma słabość na cięcia. I teraz tak, jak rozpoznać daną broń, że bije danymi obrażeniami? Wystarczy po prostu na nią najechać. Tutaj widzicie, lodowa rękawica, jest napisane obrażenia od lodu, z kolei rękawica próżni, obrażenia od próżni, ale tutaj mamy też obrażenia od błyskawic, ponieważ mam włożony kamyk, który konwertuje 20% moich obrażeń na obrażenia od błyskawic. Tutaj tej konwersji nie ma, ponieważ używam kamienia o nazwie Opal, który zwiększa moje obrażenia, gdy nie mam 100% staminy. Gdy to już wiemy, to przejdźmy do samych przedmiotów. Wchodzimy w wyszukiwarkę profitów, wpisuję sobie WS i już mi się wyświetlają dwa strategiczne perki. I tak samo jest dla każdego innego rodzaju przeciwników. Jeżeli szukacie podpradawnych, to już wpisujecie pradawnych, jeżeli skażonych, to skażonych, jeżeli zagubionych, to zagubionych. Tak? I wyświetlają właśnie te właśnie perki, które poszukujecie. Zmora istot wściekłej ziemi, to znaczy, że mamy zwiększone obrażenia i ochrona przed istotami wściekłej ziemi, czyli te obrażenia otrzymywane od tego rodzaju przeciwników są zmniejszone. Klikamy w zmorę istot wściekłej ziemi i wyszukujemy sobie broni. Broń jednoręczna, siekierka, ponieważ no ja wiem, że to są cięcia, jeżeli wy nie wiecie, po prostu sobie przeklikujecie, najeżdżacie na daną broń i już widzicie, że to są obrażenia od cięć. Po wyfiltrowaniu z Morisów Wściekłej Ziemi macie różne przedmioty. I teraz tak, przedmioty są droższe i tańsze. Jeżeli zaczynacie swoją przygodę, to jasne jest to, że nie wydajecie kokosów na te przedmioty, ponieważ jest duża szansa na to, że jak będziecie progresować, robić sobie ekspedycję, to po prostu one wam polecą, więc szukacie sobie czegoś w miarę możliwości najtańszego, co będzie możliwie zdawało największe obrażenia. Czyli dajmy na to, nie, pradawna siekierka rycerza, tutaj mamy staranne nasączenie mocą, zmora istot wściekłej ziemi. To nie jest bista, nie jest przedmiot idealny, ale kosztuje 500 golda, więc wydaje się być dosyć rozsądnym zakupem, ponieważ te obrażenia gdzieś tam w jakimś stopniu będą zwiększone. Jeżeli z kolei chcecie już szukać jakichś bistw, to tutaj przedmioty właśnie, taka siekierka na przykład, tak, bo dla każdego przedmiotu jest troszeczkę inaczej, ale siekierka z łotrzykiem, już widzicie, że cena jest o wiele wyższa, 25 tysięcy, gdyby dołożyć tutaj trzeci perk jakiś pod zadawanie obrażeń, pod zwiększenie zadawanych obrażeń, to pewnie ta kwota by urosła astronomicznie. No ale zasada jest dosyć prosta. Kolejny temat, to w dalszym ciągu siedzimy w temacie tych profitów i przejdźmy sobie właśnie do ochrony przed istotami wściekłej ziemi. Jeżeli chcę iść z siekierką, czyli z takim powiedzmy asasinem, no to w takim razie w miarę możliwości oczywiście ubieram się w lekki set. Żeby założyć na siebie lekki set, no to wszystkie części oprócz klatki są lekkie, z kolei klatka jest średnim pancerzem, wtedy mamy wagę lekką, ale to nie jest film o setach, więc o tym nie będziemy się bardzo rozwijać. Skoro lekki, no to przeklikuję, mamy
lekkie czapki, no i szukam, tak? No oczywiście znowu nie chcę wydawać dużo golda, chcę wydać możliwie jak najmniej, więc szukam bardzo, bardzo tanich przedmiotów i tutaj o proszę, już coś taniego mi się, moi drodzy, pojawia, jakieś 50 golda, to jest taka kwota, którą chcę wydać. Ochrona przed istotami wściekłej ziemi, jest odświeżająca ochrona, to ta odświeżająca ochrona może nie jest najlepszym wyborem, no ale jest ochrona przed istotami wściekłej ziemi, nie mam dużo golda, więc kupuję sobie za grosze przedmioty, a potem dropię, ewentualnie dokupuję, jeżeli chcę coś lepszego. To, co jest najważniejsze, no to oczywiście ochrona przed istotami wściekłej ziemi plus perk dodanej umiejętności, jeżeli takowych potrzebujecie, jeżeli nie, to gdzieś tam obniżanie tych czasów, odnowienie, ewentualnie wykrętne umocnienie, to będą takie perki, które są spoko, za małe pieniądze, żeby kupić, ale też wiedzcie, że te sety, bronie, to wszystko naprawdę na tych ekspedycjach leci, więc nie ma co wariować z wydawaniem dużych ilości golda. Po prostu. Dobra, kolejny temat to temat związany z kamieniami i odpornościami. Przepraszam. Jak to dobrze zrobić? Generalnie, jak wchodzicie na zwykłe ekspedycje, no to kamyki, onyksy, będą ok, pod obrażenia fizyczne, jeżeli chcecie coś kombinować, miksować, no to łączenie malachitów z diamentami również będzie bardzo fajne, żeby gdzieś tam zrównoważyć sobie te odporności. No ale jeżeli już dojdziecie do momentu mutacji, no to musicie się sprecyzować co do tego, na jaką mutację idziecie. I dajmy na to, serce burzy w tym momencie ma mutację pod lód. Czyli obrażenia otrzymywane od lodu na tej ekspedycji są zmniejszone i przeciwnicy jakiś procent swoich obrażeń, które normalnie zadają w postaci lodu. Co za tym idzie? Wypychacie się kamykami pod lód. Po prostu, żeby możliwie jak najbardziej te obrażenia od lodu sobie zmniejszyć. Ok, to mamy jasne. No to teraz przejdźmy sobie do dalszego tematu. Ponieważ mamy przerobione sety, mamy przerobione bronie, wiemy, jak są przeciwnicy, jakie mają słabości, no to jak możemy swoją postać jeszcze podkręcić, wchodząc w taką ekspedycję? Ale zanim do tego, to jeszcze o tych kamieniach. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że wy musicie się wypakować kamieniami 5 tieru i wydawać kosmiczne ilości golda na to. Możecie kupić sobie kamyki 3 tieru, 4 tieru, jeżeli was jeszcze na 5 nie stać i to na spokojnie wystarczy. Serio, to PvE nie jest jakieś turbo ciężkie. I tutaj jeszcze jeden mały, drobny tip. Jeżeli robicie ekspedycję i lecą wam przedmioty pod dane odporności, to będą takie nazwane przedmioty konkretne, które zawsze lecą takie same. To nie róbcie tak, że zbieracie sobie, powiedzmy, na skażonych jeden set i każdy kolejny item, powiedzmy, wlecą wam te buty konkretne na skażonych, to bierzecie jedne buty i drugie już wyrzucacie, trzecie też wyrzucacie i w ogóle ich nie zbieracie. Pozbierajcie je i wypakujcie sobie te sety różnymi kamieniami, żeby potem nie trzeba było co tydzień tych kamyków kupować, tylko po prostu zmieniacie sobie set pod daną mutację, tak? Czy to lód, ogień, czy co tam jeszcze sobie wyjdzie. To taki drobny ułatwiacz. Okej, ale na tym się nie kończy. Jeżeli chcecie iść na PvE i chcecie robić możliwie jak najwięcej, no to mamy takie rzeczy jak osełka, jakieś różne powłoki, balsamy i trofea. I zacznijmy sobie od osełek. Mamy słabą osełkę, pospolitą osełkę, potężną i silną osełkę. Ja na co dzień w zasadzie używam tej słabej osełki. Ona jest w miarę tania, 3 golda za sztukę. Da się kupić oczywiście taniej. Ona po prostu zwiększa obrażenia od broni o 4% 25 minut, a najlepsza osełka piątka zwiększa o 7%, ale tamte osełki już kosztują ponad 200 golda, więc no to jest, moi drodzy, dosyć sporo. Okej, wściekłej ziemi. Nasycona powłoka wściekłej ziemi. Tych powłok jest kilka, oczywiście jest silna, nasycona, potężna i tak dalej, i tak dalej. I tutaj widzicie, że taka największa powłoka, która zwiększa o dany procent obrażeń w przeciwników wściekłej ziemi, kosztuje 32 golda. I tutaj z tą powłoką numer wygląda w następujący sposób, że na każdą broń tą powłokę nakładacie. Więc jeżeli nałożyliście, powiedzmy, na siekierkę, a na drugiej broni macie tego Firestaffa, na przykład tu musicie najpierw założyć na siekierkę, zmieniacie broń i wtedy na Firestaffa. Okej, jeszcze raz. Wście wpisujemy i tutaj, moi drodzy, mamy trofea. Pomniejsze trofeum bojowe wściekłej ziemi, zwykłe trofeum i wielkie trofeum wściekłej ziemi. Weźmy sobie to trójkowe, 1700 golda. No, troszeczkę może tańsze, 1500. Zobaczmy jeszcze jakieś. Tutaj mamy piękne czwórkowe, 80 tysięcy, no to już jest, dosyć grubo. To jest jakaś cena wyssana z palca.
prawdopodobnie tak czy inaczej te trójkowe już wystarczą. Ewentualnie, jeżeli golda nie macie, może dwójkowa, jeżeli wcale nie macie tego golda, dajcie sobie spokój z tymi trofeami na spokojnie, aczkolwiek na dwójeczki, jak widzicie tutaj przy pradawnych 200 golda, to nie jest też jakiś kosmiczny wydatek, a zwiększamy obrażenia o 3%, a w przypadku tego najlepszego mamy 5%, no ale to widzicie, ta cena się naprawdę zmienia diametralnie, więc też nie ma co świrować. Eliksir. Dobra, tutaj był. O. Nascony eliksir ochrony przed istotami wściekłej ziemi. Oczywiście są różne tiery tych eliksirów. I to dla przykładu piątkowy pochłania 15% obrażeń na 30 sekund lub 15 uderzeń, które otrzyma od wściekłej ziemi. Na PvP używa się pyłków i balsamów. A tutaj z kolei, jak idziemy na PvE, mamy eliksiry, które zmniejszają całe obrażenia otrzymywane, więc jeżeli chcecie się dłużej utrzymywać na nogach, to po prostu korzystacie z takich eliksirków. One są, tak jak wspominałem, też niższego tieru. Mamy tutaj, powiedzmy, trójkowy, który zmniejsza o 5%, kosztuje 2 golda, więc gdzieś tam na tych niższych ekspedycjach na pewno będzie to wystarczające. No i tak w dużym sobie to nie skrócie, bo mam wrażenie, że omówiłem sobie wszystko. Tak się buduje te przedmioty, tak się to dobiera. Oczywiście są jakieś konkretne buildy, są najlepsze buildy, są ekipy, które się tym zajmują, minmaksują te rany, ale no, na początku musicie wejść w te ekspedycje i z czasem, jak już poznacie, jak to wszystko działa, już wiecie, jakie to obrażenia zdają, to też już o wiele znaczy, jakie bronie wybierać, ponieważ znacie rodzaj obrażeń, wiecie, jak się ubierać pod daną ekspedycję, no to po prostu już wam będzie łatwiej dobrać sobie te przedmioty, a z czasem będziecie minmaksować, progresować, być może jesteście fanami PvE, to będziecie gdzieś tam konkurować o to, aby robić te ekspedycje jak najszybciej, no bo już niedługo pojawią się rankingi, więc kto wie, może gdzieś tam te czasy będą w tych rankingach widoczne. Ja bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał będzie przydatny. Kłaniam się niziutko, widzimy się na Twitchu albo na YouTubie w kolejnym materiale. Miłego dnia i dobrej nocy. Cześć, cześć.